kochani, dzisiaj chciałabym Wam zrobić taką króciutką recenzję porównawczą dwóch pudrów transparentnych. Jeden to będzie z firmy Vichy Dermablend, a drugi to będzie z firmy Essence Fix & Matte. Otóż, żeby tutaj nie przedłużać filmiku, od razu przejdę do rzeczy i będę Wam ich je prezentowała. Otóż zaczniemy od pojemności. Jak widzimy, ten z Vichy jest znacznie większy od tego z Essence i ten produkt z Vichy posiada 28 gram pudru sypkiego w środku, z czego produkt z Essence to jest 15,5 gram. Także prawie że połowa Vichy jest tutaj w tym produkcie z Essence. Działanie mają dokładnie takie same i dokładnie tak samo się zachowują na twarzy. To znaczy, do czego możemy je używać? Jeżeli mamy skłonność do świecenia się cery, to możemy sobie właśnie takim pudrem transparentnym, białym, sypkim tą skórę zmatowić. I powiem Wam, że testowałam je przez jeden tydzień czasu i drugi przez drugi tydzień czasu. I powiem Wam, że większej różnicy w działaniu tych dwóch produktów nie zauważyłam, także wydaje mi się, że to jest praktycznie to samo. Różnią się kilkoma elementami, jak na przykład cena, wielkość opakowania, no i kolejną rzeczą to jest to, że ten puder sypki z Vichy posiada tą gąbeczkę w środku i teraz nie jestem pewna, bo nie zdążyłam sprawdzić, czy po prostu ten z firmy Essence nie posiada tej gąbeczki do rozprowadzania, czy po prostu ja kupiłam taki wybrakowany egzemplarz. Jeżeli któryś z Was wie i posiada ten z Essence, to napiszcie na dole, czy ja po prostu kupiłam taki wybrakowany, czy też nie, może. No ale nie jest to aż tak bardzo istotne, ponieważ mam gąbeczkę w tym białym z Vichy i mogę ją sobie przekładać, bo idealnie pasuje, są dokładnie tej samej średnicy te produkty, także mogę sobie tą gąbeczkę używać do obu. Kolejną kwestią, no to na pewno będzie cena. Cena, moi drodzy, wiemy, że produkty z Vichy są stosunkowo drogie i tutaj ten produkt z Vichy kosztował około 20 euro. Jeszcze tutaj patrzyłam w internecie na portalach i możemy je w Polsce dostać od 76 zł, nawet do 90 zł się tutaj ta cena kształtuje. Moim zdaniem jest to troszeczkę, jest to trochę drogie, z tego względu, że jeżeli mogę mieć dokładnie taki sam produkt, trochę mniejszy, ale słuchajcie, no nie jesteśmy w stanie chyba wykorzystać tego proszku do końca przez rok czasu stosowania tego codziennie, ponieważ ja nakładam tego naprawdę niewielką ilość, a te proszki są naprawdę bardzo, bardzo wydajne. Jeszcze pamiętam, swojego czasu kupiłam kiedyś takie właśnie pudry sypkie, ale już kolorowe. To słuchajcie, mam je do tej pory, także naprawdę takie kosmetyki w proszku są naprawdę rewelacyjne i są wydajne. Jeżeli chodzi o cenę tutaj tego produktu z Essence, to ja go kupiłam za bodajże 3,99 euro. A u Was w Polsce kształtuje się cena, z tego co widziałam też i sprawdziłam, około 15 zł. Także różnica za, moim zdaniem, dokładnie ten sam produkt, tylko z innej firmy i troszeczkę mniejsze wydanie, naprawdę jest bardzo, bardzo korzystna dla Was. Także jeżeli szkoda Wam pieniędzy na produkty, które tak naprawdę w tym przypadku płacimy tylko za markę, takie jest moje zdanie, to ja zdecydowanie wolę ten produkt z Essence, który ma działanie dokładnie takie samo, matowi i utrwala mój makijaż przez no, dosyć długi okres czasu. Piszą tutaj w internecie, że do 16 godzin i tak dalej, ale ja takiego problemu jakby z utrzymaniem makijażu nie mam, bo jeżeli pomaluję się rano, no to
jeżeli zrobię to stosunkowo dobrze i precyzyjnie, no to ten makijaż utrzymuje mi się do wieczora, także nie mam z tym jakiegoś większego kłopotu. Nigdy w pracy nie poprawiam makijażu, nigdy w trakcie dnia nie poprawiam makijażu, tylko on po prostu zostaje na mojej buzi do samego wieczora i tak naprawdę nigdy nie miałam tej potrzeby, żeby zawsze ze sobą w torebce nosić, wiecie, cały bagaż dodatkowych kosmetyków, no i tutaj się poprawiać z tym makijażem. Ale jeżeli zastosujemy ten produkt rano, to spokojnie do, no tak do godzin popołudniowych tego połysku i przetłuszczania, czyli świecenia się skóry, naprawdę nie widać. Także bardzo gorąco Wam polecam ten produkt z Essence. Jeżeli lubicie firmę Vichy, no to jak najbardziej też możecie sobie z tego produktu skorzystać. Ten produkt z Vichy, no mówię, jest 2 razy większy, ale moim zdaniem ja chyba będę go używać, nie wiem ile czasu, bo naprawdę oba są bardzo wydajne. Także jeżeli bardzo mocno zwracacie uwagę na cenę i na jakość, to ja polecam ten produkt z Essence. Dajcie znać, jakie są Wasze spostrzeżenia, jeżeli korzystacie z takich produktów. No to jest takie, moim zdaniem, jak to mówi Love Cream Princess, tanie rozwiązanie, według mnie, dla tego produktu z Vichy. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Jeżeli macie do polecenia jakiś w podobnej cenie lub podobnie działający produkt, to jak najbardziej piszcie na dole. Ja Wam jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za nowe subskrypcje. Dziękuję Wam również za komentarze, za kciukowanie, no i za to, że odwiedzacie również moje blogi. Już niedługo pojawią się nowe posty, ponieważ troszeczkę w ostatnim czasie miałam dużo zajęć, ale mam nadzieję, że nadrobię swoje zaległości i będę również też troszeczkę częściej pojawiać się tutaj u Was na YouTubie. Dziękuję i życzę Wam pięknego, ciepłego, mimo wszystko spędzonego weekendu. Trzymajcie się, pa, pa.